Proszę Państwa, dzisiaj mamy sprzęt wagi ciężkiej. I to nie jest zwykła waliza, ale retro komputer w walizie i dzisiaj tym cudem się pobawimy. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zmasło. I chyba mamy jakiś renesans, słuchajcie, na kanale, bo mamy po raz kolejny bardzo, bardzo ciekawą maszynę retro. Co ciekawe, jest to również maszyna z 89 roku, tutaj akurat od IBM-a. Tak, więc dzisiaj opowiem Wam historię, pokażę Wam wszystkie ciekawe funkcje, które ma ten komputer, a jest ich naprawdę sporo. Zajrzymy też do środka, pokażę Wam, jak tam to wygląda, bo to jest w ogóle kosmos. Okej, to zacznijmy od samego kompa. Jak widzicie, tutaj mamy takie dwie zasuwki i gdy sobie je zwolnimy, no to pokazuje nam się klawiatura pełnowymiarowa QWERTY. Akurat tu jest taki układ niemiecki. To jest prawdopodobnie buckling spring, to nie jest do końca mechaniczna, to jest jeszcze inny mechanizm, ale bardzo robi taki fajny dźwięk. Tutaj mamy jeszcze stację dyskietek. Jak sobie to naciśniemy, to mamy tutaj normalnie 3,5-calową stację dyskietek z obsługą 1,44 dyskietek. No i tutaj mamy ekran, jak sami widzicie. Jego też możemy sobie, zobaczcie, wyciągnąć. Możemy sobie regulować jego kąt nachylenia, bardzo fajna sprawa. Ten ekran w ogóle jest plazmowy. Taka ciekawostka, ale o nim nieco później. Tą klawiaturę w ogóle możemy sobie jakby wyciągnąć, może leżeć na płasko, ale też mamy taki mechanizm, że możemy to sobie rozstawić i wtedy mamy jeszcze, kurde, elegancki kąt do pisania. I kurczę, gdy obcuję z taką technologią, to muszę przyznać, że inżynierowie z IBM-a naprawdę potrafili w ergonomię i bystre, mądre pomysły. A na Was to robi wrażenie? Dajcie znać w komentarzu. A, i subskrybujcie, jak Wam się podobają takie filmy. I tak wygląda front tego sprzętu, a jeszcze sporo dzieje się tutaj z tyłu, więc go obrócę i Wam pokażę. Więc tył wygląda jak nic specjalnego, ale tutaj mamy zasuwkę i tutaj normalnie podłączamy sobie kabel do zasilania po to, żeby uruchomić naszego kompa. Więc tak, za tą zasuwką mamy tutaj kilka portów i miejsce, żeby sobie wyprowadzić kable. Przez to, że to źle widać, zobaczcie, mamy jeszcze taki patent. Tada! Tutaj sobie możemy wszystko popodłączać elegancko i tutaj przez tą taką mniejszą dziurkę wszystko wyprowadzić. Zobaczcie, tutaj nawet mamy takie zaczepy, żeby sobie wyprowadzić kable. To jest po prostu niesamowicie przekminione. Jeżeli chodzi o złącza, to sytuacja wygląda w ten sposób. Tutaj mamy jedno złącze na pewno równoległe do drukarek. Źródła podają, że mamy tutaj rzekomo złącze szeregowe i do podłączenia zewnętrznej stacji dyskietek. Ale, co mnie na przykład zaciekawiło, to to, że mamy już złącze PS2 do podłączenia na przykład myszki, bo można to zrobić. I tutaj mamy na przykład jeszcze złącze dla zewnętrznego monitora VGA, bo tak możemy do niego podłączyć zewnętrzny monitor. Ale słuchajcie, prawdziwy hit polega na tym, że mamy tutaj jeszcze dwa złącza do rozszerzeń, więc mogliśmy sobie na przykład wrzucić, nie wiem, kartę internetową albo dźwiękową do tych slotów. I myślę, że to jest bardzo dobry moment, żebyśmy zerknęli do środka. Bo tam również jest bardzo ciekawie. Dostęp do tego jest dziecinnie prosty, wystarczy, że odkręcimy trzy płaskie śrubki. Śrub. I fajne jest też to, że śrubki nie wypadają. I... tada! To może zacznijmy od serduszka. Mamy procesor Intel 386, to jest z tego co widzę model DX 20 MHz, ale co ciekawe mamy także koprocesor Intel i387, tak się nazywały koprocesory matematyczne. One nam przyspieszały niektóre funkcje w naszym komputerze. Tutaj oczywiście mamy dwie kości pamięci RAM. Z tego co wyczytałem, to w zależności od źródła ten komputer wspiera do 8 albo do 16 MB RAMu. Na ten moment zainstalowane są, nie wiem, 4 albo 2 MB, to sprawdzimy jeszcze sobie w systemie. Tu jest zasilacz i pokazuję go Wam dlatego, żebyście mieli w głowie, jaki jest duży. A tutaj mamy, zobaczcie, ogromny, po prostu przeogromny dysk twardy, który ma pojemność zaledwie 60 MB. Ciekawostka, on w ogóle nie jest na złącze IDE, on był na takie specyficzne złącze, które nazywało się ESDI.
To był taki standard, który wtedy IBM wykorzystywał. I tutaj mamy jeszcze złącze jedno z rozszerzeń. Wygląda to może trochę jak PCI, ale nie dajcie się zwieść. To jest złącze, które nazywa się MDA. I to też był taki standard, który z tego co doczytałem, to IBM wykorzystywał. Tak, i tu wam obrócę, ale to jest szersze. I ostatnim elementem jest tutaj ta karta, do której jest podłączony ten plazmowy wyświetlacz. Mówię wam o niej nie bez powodu, bo akurat ją naprawił mój tata. Bo historia w ogóle tego komputera jest taka, że wypożyczył mi go pan Darek, za co bardzo dziękuję. Pan Darek pracuje razem z moim tatą i ostatnio, gdy zobaczył film o laptopie 286, to stwierdził, że ej kurde, przecież on miał taki śmieszny komputer w walizce, może mi go pożyczyć, żebym nagrał film. Ten komputer był delikatnie uszkodzony, miał problem z wyświetlaniem obrazu, w sensie raz działało, raz nie. Okazało się, że na tych złączach tej karty był taki zielonkawy nalot, no i w momencie, gdy tata go doczyścił, no to wszystko zaczęło śmigać elegancko i działa nawet ten stary oryginalny 60-megabajtowy dysk. Natomiast mnie bardzo ciekawiło, kiedy pan Darek kupił ten komputer i do czego go używał. Więc tak, komputer sam w sobie jest z 89 roku. Natomiast pan Darek kupił go gdzieś pod koniec lat 90. 98, 99, coś w ten deseń. Czyli wtedy to już nie był taki demon prędkości, można powiedzieć. Pan Darek używał go głównie do pracy, ale także na studia robił pewne projekty. I co ciekawe, niektóre z tych projektów w C++ czy Turbo Pascalu są dalej tutaj na dysku i pan Darek pozwolił, żebyśmy tu pokazali fajne archiwalne programy, które są na tym dysku, tak więc mamy jego przyzwolenie i pokażę wam, jakie skarby tutaj się skrywają na tym dysku. Udało mi się odszukać kilka czasopism, w których był opisany dokładnie ten IBM. Jest to IBM model 8573-61 lub skrótowa nazwa była System 2 P70. No to widzimy, że ten sprzęt był skierowany głównie dla biznesmenów, bo na przykład w tej reklamie jest mowa o przenośnym komputerze, na którym możecie pracować w domu albo w biurze klienta. Wzmianka jest także tutaj o tym bursztynowym ekranie, który jest plazmowy, a także jest wypisana specyfikacja. Jednak zabójcza jak na tamte standardy jest cena. W 89 roku ten sprzęt kosztował $7700, więc uwzględniając inflację, to dzisiaj kosztowałby jakieś $18000. Prawie 75 tysięcy złotych. Czajcie to? 75 tysięcy złotych. I to jeszcze nawet nie wiem, czy to była cena z uwzględnieniem podatku, czy nie. To był sprzęt wysoce specjalistyczny. To był sprzęt, który kupowały firmy. Mało kogo z prywatnych osób było stać na tego typu komputery i no, głównie były używane najczęściej do arkuszy kalkulacyjnych, do programowania. I fajnym przykładem zastosowania, kogo było stać na tego typu sprzęty, jest to, że ten sprzęt ma na przykład naklejkę z niemieckiej poczty. I najprawdopodobniej właśnie gdzieś w jakichś biurach pocztowych ten komputer na początku kiedyś pracował, zanim trafił do pana Darka. Zobaczcie, tutaj mamy taki przycisk zagłady, którym się włącza tą bestię. I dam wam w ogóle posłuchać, jak ona brzmi. I tak, wystartował nam DOS i zamiast Nortona Commandera mamy coś takiego, co nazywa się Volkov Commander, czyli przypuszczam, że jest to jakiś fork, nieco zmieniona wersja. Mamy tutaj pokazane, że mamy jeszcze około 5,7 MB wolnego, ale muszę wam teraz tutaj położyć bliżej mikrofon i posłuchajcie, jak fenomenalnie brzmi ta klawiatura. Piękne dźwięki, poezja. Po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na to, że sam komputer w ogóle jest bardzo cichy jak na maszynę tej klasy, dysk twardy. Gdy przełączamy się pomiędzy katalogami, też jest bardzo cichy. No i tak, akurat tutaj Volkov Commander, podobnie zresztą jak Norton, tutaj mamy ten nasz ekran bursztynowy, czy taki pomarańczowy, który jest plazmowy, tak, to nie był błąd. Tutaj mamy rozdzielczość VGA w ogóle, więc to też jak na tamte czasy to jest wow, super. No i generalnie nawigacja wygląda w ten sposób, że mamy tutaj część folderów, mamy gry, mamy jakieś programy użytkowe,
to wrzucamy kamerę na statyw i ja Wam pokażę tutaj część programów, które się znajdują. No i dobra, pobawmy się tym, co mamy na ekranie. W ogóle, jak sami widzicie, ekran dość miga. Oczywiście ludzkie oko tak tego nie widzi i za pomocą trików postprodukcji... Et voilà. I tak właściwie widzi to ludzkie oko, niestety aparaty są dość wybredne. Z innych rzeczy podłączyłem myszkę, bo okazuje się, że Volkov Commander jest o tyle spoko, też niektóre wersje Nortona Commandera to miały, że możemy sobie normalnie klikać, jak widzicie, po folderach i przechodzić pomiędzy nimi. Więc skupmy się na razie na tym folderze, bo jest on ciekawy z tego powodu, że tutaj znajdują się różne projekty z C oraz C++. Tutaj mamy na przykład jakiś kod, to prawdopodobnie było gdzieś tam na studiach czy w szkole średniej. Widzimy, że mamy tutaj jakieś funkcje z parametrami, tu mamy główną funkcję. Mamy jakąś grę niby, game.c, mamy tutaj ładowanie bibliotek. No, takie różne kodziki się znajdują. Mamy też jakieś kody w C++, w formacie CPP są. Tutaj widzę coś bardziej zaawansowanego. O, tutaj zobaczcie, jaka ładna tabelka jest rysowana. Widzicie? Imię, nazwisko. O, no, to już taki całkiem projekcik. Bo byłem ciekawy, jaka to jest w ogóle wersja C++. Możemy ją sobie odpalić, sam kompilator na razie. I jak widzicie, to tutaj mamy wersję 3.1 Borlanda C++, który był wydany w 92 roku, jeżeli dobrze się orientuję. Przez przypadek okazało się, że tutaj mamy język C. To jest prawdopodobnie jakaś binarka, która właśnie kompiluje wszystkie rzeczy. I tutaj widzę, że teraz jak mamy C marek, to widzę, że tutaj nam się skompilowały egzeki z C, które mamy obiektowe, ale widzę, że device driver not found. Podaj dokładność. 1? I co nam tu policzyło? Ilość cykli, suma 1. Nie mam zielonego pojęcia, co te programiki robią, ale przy przypadek udało mi się coś skompilować. To żeby nie było tak nudno, że tylko w programowaniu sobie siedzimy, mamy MKS Vira. I to jest program, który, jak sama nazwa może nam zasugerować, miał być programem antywirusowym. Tutaj mamy wersję z 99, tak więc prawdopodobnie miał bazę wirusów, które wtedy często rozprzestrzeniały się na dyskietkach. Chociaż tutaj widzę, że przykro, mamy zbyt mało wolnej pamięci w DOSie. Tak, bo pytanie, czy tutaj w ogóle do wyższej pamięci zostały przerzucone sterowniki. To jest inna rzecz. Tak, ale mamy też folder TP, który jest właśnie, słuchajcie, z Turbo Pascalem. Turbo Pascal, no to był właśnie w latach 90. dość popularny język programowania. Ja też pamiętam, że się go uczyłem, w sensie jakieś tam, jak miałem swoje pierwsze podrygi z programowaniem. I jak widzicie, odpaliło nam się IDE, czyli środowisko do programowania. I to już jest takie, można powiedzieć, pseudograficzne. Możemy sobie otworzyć pliczek. I tutaj z tego, co sobie odszukałem, mamy coś takie jak Pascal i tutaj już mamy różne jakieś projekciki, na przykład mamy Iloraz i widzicie, tak właśnie wyglądały programy w Turbo Pascalu. Składnia była troszeczkę inna. Możemy sobie najpierw skompilować nasz kod i mamy, jak widzicie, kompilacja. Tutaj w ogóle pokazuje nam, ile mamy wolnej pamięci i klikamy sobie Run. Podaj pierwszą liczbę A. 15. Podaj drugą liczbę B. 7. Iloraz tych liczb wynosi 2,143. Takie proste demko, oczywiście tych różnych programów, które tutaj są, jest naprawdę całkiem sporo. O, jak widzicie, tutaj nam się odpala coś takiego. Możemy sobie pełny ekran włożyć, a tu patrzcie, mamy nawet taki pseudo okienka mamy takie. To ten iloraz sobie możemy wyłączyć. O, widzicie, patrzcie, nawet idzie tym ruszać. Kompiluj. Podaj liczby A i B. 15, 6. Suma kwadratów. Tada! Fancy, co? No, ale to nam fajnie pokazuje to, do czego takie komputery w latach 90. i wcześniej mogły być wykorzystywane, właśnie do nauki programowania w C, C++ czy Turbo Pascalu. Zobaczmy, jakie pan Darek miał tutaj gry, a jest ich tutaj naprawdę kilka. Ja powybierałem najciekawsze, jakie znalazłem. Po pierwsze, mamy pierwszą wersję Cywilizacji, słuchajcie. Tada! I oto jest Cywilizacja. Oczywiście wszystko wygląda pomarańczowo.
Ale tak, tutaj mamy na przykład nasze jednostki, tutaj mamy naszą stolicę, jak się orientuję, tu mamy Rzym. Możemy sobie tutaj, no zresztą akurat ten ekran to wygląda dość podobnie jak dzisiejsza cywilizacja, trzeba sobie o tym powiedzieć. Możemy sobie zobaczyć też view, czyli powinien nam wygenerować, o, tak wygląda, zobaczcie, nasze miasto, jakieś namioty i jakiś chłop sobie stoi. Tak, no i mamy na przykład nasze jednostki, no i możemy się nimi poruszyć, na przykład w górę. No i mamy normalnie ruchy, spacją zostajemy w miejscu, no i tutaj mamy kolejny ruch. Tutaj możemy sobie, jak widzicie, o, cyk, przesuwać po mapce, elegancko wszystko, jak to wygląda. No i słuchajcie, dawniej tak się grało w cywilizację, no. Poruszamy się jednostkami, tu sobie odkrywamy mapę. No więc tak w uproszczeniu wygląda cywilizacja. No oczywiście tego klasyka nie mogło zabraknąć, czyli Supaplex, grę, którą też odpalałem na mojej 386, jak kiedyś nagrywałem wam film o tym. Tak, i tutaj mamy różne levele do wyboru. No i my sobie wybierzemy Warm Up. Okej, tak. I o co chodziło w tej gierce? Tu sobie chodzimy takim tym stworkiem i zżeramy te. I plan jest taki, że mamy zeżreć wszystkie z całej mapy i tak, żeby nas kule nie przygniotły. O, trzeba być szybkim. Cyk. O, ale przycięło, jak tam się coś zadziało. Taka gra logiczna, powiedzmy, ale kurczę, chodzi naprawdę bardzo dobrze. O, padłem. Z ciekawszych rzeczy mamy tutaj także folder, który nazywa się Użytki. I tutaj mamy różne programy użytkowe, które pewnie pan Darek wykorzystywał na jakimś etapie. Tutaj mamy na przykład Autotrax. To jest program, który służył do projektowania płytek PCB. Mój tata mówił, że on także korzystał z Autotraxa na jakimś etapie. O, i zobaczcie, tutaj mamy nawet załadowany jakiś projekcik. Prawdopodobnie tutaj jakieś ścieżki są narysowane. No i możemy sobie tutaj oczywiście przybliżać to. I się śmieję, że to trochę wygląda jak z jakiegoś takiego science fiction, nie? Że tak mamy i to się tak rysuje. O, i widzicie, mamy takie ścieżki. Możemy sobie tutaj to przyjrzeć dokładnie, jak to ma wyglądać. Ja na Autotraxie wprawdzie nie pracowałem, ale zobaczcie, możemy rysować sobie jakieś takie bloczki. Enter. Możemy sobie to potem łączyć właśnie różnymi, zobaczcie, kabelkami, tak, żeby chcielibyśmy, żeby to poszło tak, potem żeby tak poszła ścieżka, no i potem na przykład, żeby trafiła nam do tego pinu. Z innych programów użytkowych mieliśmy na przykład program, który nazywał się ET i to był, słuchajcie, English Teacher program, więc mogliśmy się uczyć angielskiego. Śledź. Skąd mam wiedzieć, jak jest śledź po angielsku? Karaś. Jejku, nazwy ryb po angielsku to jest zawsze ten mul. It will be rabbit, my friend. Mrówka, mróweczko. Mróweczko. Dobra, osioł. Ej, nie obrażaj mnie. Dobra, idziemy do następnego programu. To może nie program, ale tu są, słuchajcie, kawały. I widzicie, mamy kawały o babie, bacy, bajki, dziewczyny, głupie, grafity, hrabia. Milicja, to co, że jakieś o babie, co? Baba. Baba. Chodzi baba do lekarza. Panie doktorze, ja mam wodę w kolanach. Ja mam cukier w kostkach. O nie! Ale patrz to w ogóle. Przychodzi baba do lekarza z kierownicą na plecach, a lekarz, kto panią tu skierował? Głupie, że aż śmieszne. Tak, to jejku, aż tak mi się sucho zrobiło, że muszę iść się napić czegoś, nie? Ale na moim kanale wiemy, że lubimy benchmarki. To zobaczcie, mamy coś takiego, co się nazywa Power Meter. I to jest w ogóle taki bardzo ciekawy, kompleksowy program, który jakby sprawdza nam specyfikację naszego systemu i możemy kilka benchmarków odpalić. I teraz mamy, zobaczcie, wszystko elegancko. Mamy nasz procesor 386, koprocesor 387, wersję DOSa. No i spoko jest to, że na przykład możemy sobie puścić clock speed test i mamy też bazę jakby danych wyników, no podobnie można powiedzieć jak dzisiejszy Cinebench, tak? No i sobie puszczamy taki test i zobaczcie, mamy 20 MHz, no i możemy sobie to porównać na przykład do jakichś innych procesorów, na przykład 486, który tutaj jest, zobaczcie, ma zabójcze aż 73 MHz, a my mamy zaledwie 20. Ale możemy na przykład MIPS test, czyli to już faktycznie nam powinno coś przeliczyć i mamy wynik 3,5 MIPSa. Możemy sobie zrobić też benchmark dysku, więc możemy na przykład zobaczyć, jakie mamy transfery na naszym dysku.
No i nam się wykona tutaj na szybciorze benchmark. No i widzimy, że transfer rate mamy zaletwie 341 kB na sekundę, gdzie tutaj niektóre urządzenia mają po 3-4 MB. Testy graficzne, które na przykład będą wyświetlać nam różne znaki. No i sobie możemy to odpalić. Zobaczcie, jak to wygląda. Trochę jak Matrix. Takie dziwne rzeczy. No i mamy wynik. To może jakąś kolejną gierkę sobie odpalimy. Mamy coś takiego, co się nazywa Hex. Tak, i my mamy takie heksagony i sobie rozpykujemy. W założeniu mamy dotknąć innych tych, żeby zmienić je na nasz kolor. O, i teraz mnie dotknął i się pozmieniało. A ja tutaj zrobię tak i dwa jego zamieniłem. Tak, a tutaj mamy jakąś taką gierkę, która chyba jest nawiązaniem do jakichś olimpiad czy coś takiego. Tak, i na przykład, nie wiem, weźmy sobie konia. No i tutaj mamy taką gierkę w pseudo 3D, zobaczcie. Sterujemy sobie koniem i skaczemy przez przez płotki. 20 km na godzinę. No kurka, koniu. W Wiedźminie się prościej jeździło, no. I hop. Jee, udało się. Ale dalej jestem zdania, że w Wiedźminie się prościej jeździło. Na koniu. Mamy też kilka jakichś polskich gierek, co ciekawe. Mamy warcaby, które są polskie. Tak mi się wydaje. Tak. Nie wybieramy sobie białe na przykład, no i pykamy sobie w warcaby. Cyk. Myśli. Też mamy, słuchajcie, jakiś żużel. Oj, to jest jakiś Piotr Kamiński. Pozdrawiamy pana Piotra, jeżeli może przypadkiem jakimś cudem trafił tutaj w gra z 96 roku. Prędkość działania programu. 2. Okej. Tak, i tą grę już próbowałem odpalać i szczerze mówiąc nie wiem, jak się tutaj steruje. Kompletnie nie mam pojęcia. Wciskałem chyba wszystkie klawisze wcześniej jakieś do sterowania i nie mam pojęcia, jak się tą grę obsługuje, ale o, tutaj mamy info, że to był program freeware i że bezpłatnie jest udostępniany. No i fajnie. No i z programów użytkowych, tutaj ja miałem trochę flashbacki, bo mam program, który nazywa się Spice i to jest nic innego jak PSpice do projektowania układów elektronicznych i do testowania ich. Ja tego używałem kiedyś na studiach, mam bardzo złe wspomnienia ze Spice'em. Natomiast to jest w ogóle jakaś stara wersja PSpice'a, której kompletnie nie wiem, jak się obsługuje. I z tego, co się orientuję, to ona prawdopodobnie w ogóle bazowała tylko i wyłącznie na komendach, na shellu i potem coś rysowała. Próbowałem tu załadować jakiś plik i to wygląda w ten sposób, więc prawdopodobnie właśnie pisze się to w shellu. Tu prawdopodobnie mamy coil i tak dalej. Natomiast, o, macie filtr. Filtr górnoprzepustowy w stanie jałowym, na przykład coś takiego. No i trzeba było pisać takie rzeczy. Później już był graficzny, to można było sobie układać i rysować. To jest o tyle ciekawy programik, że możemy sobie podać wykresy funkcji. Tak, i tu sobie wpisujemy funkcję na przykład. I wpisujemy sobie y równa się x kwadrat plus 3x minus 4. Tak, wpisujemy sobie taką funkcję kwadratową. Aha, 3 razy x, pardon. I teraz sobie klikamy wykres i siup! Piękna parabolka, co? Minus 2 razy x. Wykres. Siup. I mamy. No i mamo, możemy mieć Wolfram Alpha w domu? Mamy Wolfram Alpha w domu. Laboratorium elektroniczne. Tak, i to był akurat taki programik, zobaczcie, że mogliśmy sobie tutaj wrzucać kondensator, ceweczkę. Mogliśmy sobie to łączyć. Siup. Nie mam zielonego pojęcia, jak się obsługuje ten program, ale mogliśmy sobie robić jakieś takie rzeczy. Uziemić. Ten akurat programik wygląda fajnie i ja sam kiedyś korzystałem z czegoś innego, tylko dotyczyło to bramek logicznych i fajnie się używało tego typu programików. No tak, i tutaj mamy stację dyskietek, możemy sobie wrzucić dyskietkę z jakimś softem i niestety smutne wieści polegają na tym, że ten napęd dyskietek
odmawia posłuszeństwa. Jak widzicie, nie jest w stanie przeczytać dyskietki. Próbowałem kilka różnych dyskietek wcześniej. Jest to napęd 1.44, więc powinien sobie bez problemu radzić z tymi właśnie dyskietkami podwójnej gęstości. Natomiast nie działa. No pewnie klasyka gatunku, trzeba by było go rozebrać, trzeba by było wyczyścić głowicę, tak jak zresztą robiliśmy to w laptopie 286, ale przez to, że tutaj ta konstrukcja, wiecie, jest bardziej złożona, a to nie jest mój sprzęt, tylko jak mówię pożyczony, to nie chcę go tutaj rozbierać, z nim kombinować i tak dalej, więc normalnie moglibyśmy sobie tak załadować jakieś programy, no ale przez to, że tak, to myślę, że to, co Wam pokazałem, jak na razie wystarczy, bo było tutaj sporo ciekawych rzeczy. Okej, więc przygoda z tym sprzętem naprawdę niesamowita. Takiego kompa w walizce to ja jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem i bardzo cieszę się, że miałem okazję się nim pobawić i Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. I jeszcze raz chciałem podziękować panu Darkowi, że pożyczył ten sprzęt faktycznie do tego filmu. I chciałem bardzo serdecznie pozdrowić mojego tatę, który właśnie ogarnął, żeby ten wyświetlacz plazmowy działał stabilnie. Tak więc super sprawa. Myślę, że to też troszeczkę tak z innej perspektywy do tego podeszliśmy, bo miałem okazję Wam pokazać programy, na których nie wpadłbym, żeby wgrać. I przez to, że tutaj mieliśmy, można powiedzieć, taką kapsułę czasu, gdzie mieliśmy jakieś stare kody z C, jakieś stare kody z Turbo Pascala, jakieś inne programy pokroju Autotraxa, no to tak można trochę pełniej pokazać ten sprzęt i do czego na przykład inżynier w latach 90. mógł takiego sprzętu używać. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, walnijcie suba i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!